Miałem 14 lat i to był jeden z moich pierwszych obozów młodzieżowych, na który pojechałem. I pamiętam, jak ze znajomymi graliśmy w karty w taką grę, która nazywała się Osioł. Polegała ona na tym, że za każdym razem, kiedy przegrywałeś, zdobywałeś literkę. A jak zdobyłeś komplet literek, to byłeś przegranym. Tak to nazwijmy. Jeżeli byłeś przegranym, dostawałeś też karę. I były to różne dziwne kary. Pamiętam, że tego dnia wielu ludzi musiało się komuś oświadczyć za karę. Na obozie wielu ludzi też musiało zbankrutować w sklepiku, bo po grze za karę musiało postawić wszystkim innym grającym lody czy inne tego typu słodycze. I pamiętam, jak graliśmy z 2 godziny i wszyscy już przegrali. Wszyscy odebrali swoją karę, musieli ją wykonać i ja byłem jedyną osobą, która nie przegrała. I kolega mówi, okej, gramy ostatni raz, teraz cichy przegra. Więc zagraliśmy jeszcze raz, bo ja się zaśmiałem, mówię, na pewno nie przegram. Cały czas 2 godziny gramy i nie przegrałem, nie przegram i teraz. Więc zagraliśmy kolejny raz i oczywiście przegrałem ja. I straszna nie była dla mnie ta porażka. Straszną była kara, jaką otrzymałem, ponieważ musiałem potem wystąpić przed całym ośrodkiem, zatańczyć, przebrany skąpo w strój damski. Miałem 14 lat, więc to była naprawdę trauma. Byłem wtedy jeszcze taki wstydliwy i tematy różne z dorastaniem i tak dalej były dla mnie wstydliwe i niewygodnie się o nich rozmawiało i nagle musiałem przed wszystkimi tańczyć skąpo ubrany jak dziewczyna i była to niezła trauma. Wtedy to był tylko głupi żart. Dzisiaj nie wypada takie żarty robić, ponieważ to są tematy, które mogą kogoś urazić i mogą być niesmaczne. Wtedy był to głupi żart, który bawił wszystkich. Oprócz mnie. I tańczyłem, chociaż górolą nie jestem. Ruchy taneczne nie pomagały mi wybrnąć z sytuacji. To tylko powiększało i pogłębiał ten szał i zabawę, który był nas na całej sali. A ja wtedy pamiętam, jak miałem wrażenie, że piosenka leci już chyba z 10 minut, bo czas zwolnił. I pamiętam ten wstyd, który mnie ogarnął. Wszyscy się świetnie bawili. A ja po prostu marzyłem o tym, żeby zapaść się pod ziemię i już nie spojrzeć tym ludziom w oczy. Tak właśnie działa wstyd. Czasami jednak w życiu doświadczamy większego wstydu niż tylko podczas nieudolnego tańca. Czasami wstydzimy się, bo ludzie zobaczyli naszą słabość. Czasami stajemy przed ludźmi i to, o czym nigdy nie chcielibyśmy powiedzieć, to, czego nigdy byśmy nie chcieli ludziom pokazać, nagle staje się oczywiste i otwarte i wszyscy mogą się przyjrzeć naszej słabości, tak jak kiedy wchodzimy do galerii i widzimy obraz. Każdy może podejść, każdy może przypatrzyć się uważnie, każdy może ocenić, każdy może skomentować. I tak samo ludzie czasami widzą naszą słabość. A my marzymy o tym, żeby zapaść się pod ziemię i już nigdy tym ludziom nie spojrzeć w oczy. Tak jest, że czasami życie stawia nas w sytuacji, kiedy nasz grzech, nasza słabość, nasz problem, nasza bezradność, nasza głupota jest oczywista dla wszystkich. I ten wstyd, to poczucie winy wtedy, które towarzyszy, to jest niemiłe doświadczenie. Nie wiem, jak ty się czujesz, kiedy zgrzeszysz. Nie wiem, czy wstydzisz się wtedy, czy być może masz poczucie winy, czy po prostu ci jest głupio. A wiem jedno, konfrontacja z grzechem jest po prostu niewygodna. Według Patrycji i Ronalda Potterów wstyd to bolesne przeświadczenie o własnej, zasadniczej ułomności jako istoty ludzkiej. Innymi słowy, wstyd to świadomość, że nie jestem doskonały, że nie jestem idealny, że czasem się potykam, że czasami nie wychodzi tak, jakbym chciał, że czasami jak spojrzę na to, jak się zachowałem, to sam się wstydzę i jestem w szoku. Jak mogłem tak się zachować? To przeświadczenie, że czasami wobec pokus jestem po prostu bezradny. Świadomość, że kiedy żyję sam po swojemu, to jestem skazany na porażkę i wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy kogoś. I jest tak, że czasami
sama świadomość wstydu i poczucia winy, które możemy mieć, kiedy popełnimy jakiś grzech albo zrobimy jakąś głupotę, mogą nas uratować od zrobienia tej głupoty. Dlatego ja już nigdy nie gram w karty, jeśli nie znam kary wcześniej. I tak samo jest wstydem. On czasami może nas uchronić, bo nie chcemy się poczuć źle, jak coś zrobimy źle. Ale jest jeden problem. Granice wstydu z czasem bardzo się poszerzają. To, co kiedyś było niedopuszczalne, dzisiaj jest całkowicie normalne. Coś, co kiedyś było przekroczeniem granic moralnych i wywoływało wstyd, dzisiaj jest zupełnie normalne. I wstyd jest, jak tych rzeczy nie robisz. Widać to przede wszystkim gdzieś w sferze seksualnej. Według statystyk od 1997 roku granica wieku, w którym średnio człowiek zaczyna swoje życie seksualne, spadła o 3 lata i wynosi 16 lat. Czyli 20 lat temu przeciętny człowiek, który zaczynał swoje życie intymne, mógł przynajmniej pokazać dowód osobisty, bo miał 19 lat. Dzisiaj to jest osoba, która dopiero zaczyna szkołę średnią. Wiek 16 lat, ta średnia, oznacza, że jest wiele ludzi, dużo młodszych, które tę statystykę ciągną w dół, czyli są 15-latkowie, 14-13-latkowie i często młodsi nawet ludzie, którzy już zaczynają swoje życie seksualne. I dzisiaj wstydem nie jest, kiedy chłopak w szkole spał z tą, z tamtą, z tamtym. Wstydem jest, jak jesteś w szkole średniej i jeszcze tego nie robiłeś. Niestety, tak granice wstydu poszerzają się z roku na rok. I to niestety nie jest dobre, ponieważ chociaż tak bardzo nie lubimy się wstydzić, chociaż tak bardzo nie lubimy poczucia winy, to są to emocje, które pomagają nam gdzieś dojść do refleksji i zmienić się. Chociaż to nie jest wygodne, bo kiedy jesteśmy skonfrontowani z grzechem, to zawsze boli. I chociaż czasem próbujemy te granice wstydu przesunąć, gdzieś wyciszyć swoje sumienie, to czasem po prostu dobrze wiemy, że źle zrobiliśmy. Najbardziej boli jednak, kiedy ludzie doskonale o tym wiedzą i kiedy ludzie to widzą wyraźnie i kiedy nasze słabości i sekrety wychodzą na jaw. Dzisiaj wspólnie przeczytamy historię, gdzie grzech wyszedł na jaw. Przeczytamy historię dramatycznej konfrontacji z grzechem. I w Ewangelii Jana czytamy tak. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. A potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Co za sytuacja? Jezus przychodzi do świątyni, zjawia się tłum, zaczyna nauczać i nagle ktoś mu przerywa. Przychodzą uczeni w piśmie i faryzeusze i przeprowadzają kogo? Kobietę, którą właśnie złapali na cudzołóstwie. Cudzołóstwo, inaczej zdrada małżeńska. W przypadku kobiety był to jakikolwiek akt seksualny z kimś, kto nie był jej mężem. I prawo Żydów wtedy bardzo było restrykcyjne wobec takiego grzechu, ponieważ nie chcieli, żeby ich naród był rozwiązły i żył zgodnie z prawem. Bardzo ostro traktowali takie postępowania. Kobieta, której udowodniono to, była skazana początkowo na spalenie, później z czasem to się zmieniło i karą było ukamienowanie. A w tym przypadku mamy kobietę, którą złapano na gorącym uczynku. Ona jest winna. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kobieta zostaje wywleczona na ulicę. Ubrana, nie ubrana, nie wiemy. Wiemy, że zostaje wyciągnięta prosto z łóżka jakiegoś mężczyzny, który nie był jej mężem. Zostaje zaprowadzona do zatłoczonego miejsca przed samą świątynię, gdzie są tłumy, które słuchają Jezusa. Zostaje postawiona przed wszystkimi i przed wszystkimi zostaje wypowiedziany grzech, którego się dopuściła. Jak bardzo musiało być jej wstyd.
jak bardzo musiało być jej głupio, jak wielkie poczucie winy musiało jej towarzyszyć. Wyobraź sobie, gdyby ktoś wyciągnął cię tutaj i wygrzebał twój najgorszy grzech przed wszystkimi. Jak okropne to musi być uczucie. I teraz jest sama. Kochanka nie ma. Gdyby był, to może bym jakoś razem byśmy przez tą trudną sytuację przeszli. Może bym mnie obronił. Nie, teraz jestem sama. I nade mną stoją ludzie, którzy są gotowi chwycić kamienie i rzucać, aż przestanę oddychać. I jest jakiś człowiek, który niby może mnie ułaskawić, ale nie wiem tak naprawdę, jak ta sytuacja się skończy. I cały tłum ludzi i ci faryzeusze uczeni w piśmie patrzą na nią z pogardą, bo dobrze wiedzą, co zrobiła. Być może padają wulgarne słowa w jej stronę. Ta krótka chwila przyjemności kosztowała ją tak wiele. I tak jest właśnie, bo kiedy grzeszymy, nie myślimy o konsekwencjach. Nie myślimy o tym, z czym będziemy potem musieli się zmierzyć, jak będziemy musieli coś naprawić, jak będziemy się źle czuć, jeżeli ktoś się dowie. Kiedy pojawia się grzech, to stawia przed nami tą chwilę przyjemności. I właśnie tak działa grzech. Próbuje oszukać człowieka. Zaproponować chwilę przyjemności w zamian za całe jego życie. Bo kiedy pojawia się grzech, tak jak w sytuacji tej kobiety, on potrafi nam zabrać kontrolę nad naszym życiem. Ona pojawiła się w miejscu, gdzie już nie mogła nic powiedzieć na temat swojego życia. Nie mogła nic zadecydować. Zależała w 100% od ludzi, którzy podejmą decyzję, czy ją zabić, czy nie. Kiedy pojawia się grzech, on może zabrać nam kontrolę nad naszym życiem. Dlatego ludzie wpadają w narkotyki, hazard, niekontrolowany gniew, niechcianą ciążę i życie wtedy życie już nie jest takie same, jak było. To, co jednak zastanawia w tej historii, to dlaczego tak naprawdę uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą z tym do Jezusa. Oni nie potrzebowali Jego zatwierdzenia, Jego autoryzacji do wykonania tej kary. Oni tak naprawdę nie liczą się z Jego znaniem, oni Go nie szanują, a jednak mimo wszystko przychodzą do Niego. Mimo, że prawo jest jasne, ukamienować to ukamienować, Jezus nie musi tego potwierdzić. I czytamy dalej tak. A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia. Okazuje się, że tu wcale nie chodzi o tą kobietę i o jej grzech. A wcale ona nie jest w centrum tutaj uwagi. Bo bądźmy szczerzy, jak kogoś można przyłapać na cudzołóstwie w trakcie? Być może jeden z tych faryzeuszy zajrzał do okna swojego sąsiada i zobaczył, że jest właśnie w łóżku ze swoją żoną, ale chwila, to nie jest jego żona. Więc zauważył faryzeusze, słuchajcie, mamy taką sytuację, wykorzystajmy to przeciwko Jezusowi. Być może to wyglądało tak, być może faryzeusze doskonale znali tą kobietę. Wiedzieli, kim jest, wiedzieli, jak żyje, więc próbowali się przyczaić, pochodzili za nią, próbowali ją złapać na gorącym uczynku, aż w końcu się udało. I zamiast wcześniej ją ostrzec, bo przecież kiedy wiemy, że przyjaciel czy ktoś, kto jest nam znany, grzeszy, powinniśmy zwrócić uwagę. Przyjacielu, nie rób tak. To nie jest okej. Zniszczysz swoje życie. Nie chcę, żebyś tak żył. To jest złe. Oni tego nie robią. Być może po prostu chcieli ją przyłapać, jak już to będzie robić. I wtedy będziemy mieli może haka na Jezusa. To było święto namiotów. Czyli ludzie przez 7 dni spali pod namiotami. Być może akurat zobaczyli, jak kobieta wchodzi do namiotu, który wiedzieli, że nie jest jej, tylko jakiegoś innego mężczyzny, męża innej żony. Nie wiemy, jak wyglądała ta sytuacja. Wiemy, że ewidentnie wygląda na to, że ta cała sprawa jest ukartowana. Ona jest tylko pionkiem, tylko narzędziem, tylko kolejnym trikiem faryzeuszy, żeby podejść i pogrążyć Jezusa, ponieważ oni mieli z Nim poważny problem i poważny konflikt. Kiedy On nauczał, oni wpadali w szał, ponieważ wielu ludzi słuchało Go i szło za Nim. Widzieli w Nim zagrożenie swojego autorytetu. Kiedy On
nauczał inaczej i coraz więcej ludzi go słuchało. On czynił cuda, on robił niesamowite rzeczy i miał coraz więcej zwolenników. Do tego wszystkiego Jezus nie bał się podważyć ich autorytetu i powiedzieć im, co w nich jest złego. A oni uznawali się za tych świętych, tych moralnie doskonałych. Oni czuli się lepsi od innych, bo potrafili czytać, bo potrafili interpretować w czasach, kiedy 90% ludzi nie potrafiło czytać, nie potrafiło pisać. To oni byli tymi, którzy byli tam szanowani. To byli ludzie, którzy byli przekonani, że są lepsi, byli przekonani o swojej wyższości i świętości, a Jezus był bezpośredni wobec nich. Osoba Jezusa była im bardzo nie po drodze i na różne sposoby próbowali jakoś podejść, jakoś złapać Go na kłamstwie, bluźnierstwie, na czymś, co nie jest nie do zaakceptowania. Jeżeli byśmy przeczytali rozdział wcześniej, w siódmym rozdziale, widzimy, że arcykapłani i faryzeusze wysyłają strażników świątynnych, żeby już pojmali Jezusa. Ale kiedy doszli na miejsce, gdzie Jezus był, nauczał i zobaczyli, jak ludzie Go słuchają i jak naucza, nie odważyli się, bo wiedzieli, że to może być niebezpieczne, może powstać bunt. I nie mogli sobie na to pozwolić, więc faryzeusze dalej kombinowali i myśleli, jak tu tego Jezusa złapać, aż w końcu wpadli na plan. I był to naprawdę, naprawdę sprytny plan. Bo jeśli Jezus powie, okej, super, jest winna, ukamienujmy ją. Wtedy po pierwsze, uznałby autorytet faryzeuszy i to, że im podlega. Po drugie, zaprzeczyłby samemu sobie i temu, co nauczał o Bogu, który nie odrzuca grzeszników. Po trzecie, sprzeciwiłby się rzymskiemu okupantowi, który zastrzegał sobie wtedy prawo do kary śmierci. Więc Żydzi nie mogli, będąc pod okupacją, rzymskiej, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby egzekwować swoje prawo karą śmierci. Dlatego właśnie, dokładnie dlatego potrzebowali później Piłata, który wykonał i wydał wyrok na Jezusie. Sami tego nie mogli zrobić. A więc ktoś taki, kto by powiedział, okej, ukamienujmy ją, albo rzuciłby pierwszy kamień, mógłby zostać uznany za buntownika i kogoś, kto sprzeciwia się Rzymianom, czyli mógłby skończyć karą śmierci zastosowaną przeciwko niemu. Gdyby Jezus powiedział, okej, super, ukamienujmy ją, to po czwarte mógłby być uznany za prowokatora w stosunku do króla Galilei, czyli Heroda, który sam był znany z tego, że śpi z kim chce i że jest jednym z większych cudzołożników. Za to wcześniej dokładnie krytykował go Jan Chrzciciel i między innymi za to też stracił swoje życie przez ścięcie. Więc wiele było przeciwności i niebezpieczeństw, gdyby Jezus powiedział, okej, ukamienujmy ją. Z drugiej strony, jeśli Jezus powiedziałby, no co wy chłopaki, dajcie spokój, musimy jej odpuścić, nie kamienujmy. Wtedy Jezus sprzeciwiłby się prawu Mojżesza i fundamentalnej nauce o małżeństwie. Tym samym można powiedzieć, że podważa słowa Jahwe i Jana Chrzciciela i mógłby zostać uznany za odstępcę od wiary. A według prawa była za to kara śmierci przez ukamienowanie. To był naprawdę niezły podstęp. Cała sytuacja jest napięta. Życie tej kobiety wisi na włosku. Jezus wydaje się być w sytuacji bez wyjścia. Cokolwiek by powiedział, może źle skończyć na tym. I w tym całym napiętym momencie czytamy dalej tak. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Gdy nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. I pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To jest dziwna sytuacja. Jest to napięta sytuacja.
Jezus robi coś, czego nikt się nie spodziewa. Jezus schyla się i zaczyna sobie pisać palcem po ziemi. Patrząc na tą dramaturgię i dynamikę tego wydarzenia, jest to dziwne zachowanie. W sytuacji, gdzie wszyscy ludzie, którzy tam są, cały tłum, faryzeusze, uczeni w piśmie i ta kobieta czekają na jego odpowiedź, na to, żeby Jezus zajął swoje stanowisko i się wypowiedział. Jezus robi coś dziwnego. Nic nie mówi, nie komentuje. Schyla się i zaczyna pisać. Nie wiemy jednak, co pisze. Jest wiele teorii. Wielu badaczy Biblii domyśla się i tworzy teorię, co tak naprawdę tam Jezus pisał. Jedni mówili, że cytował proroków, że być może cytował proroka Jeremiasza. Inni sugerują inne księgi biblijne. Inni też mówią, że to jest analogia do tego, jak sam Bóg palcem wypisał na tablicach dekalog i że właśnie Jezus wypisał wtedy 10 przykazań na piasku, na ziemi. Nie wiemy, co dokładnie pisał. Inni mówią, że tak naprawdę nie wiemy, czy on w ogóle coś konkretnego pisał, że to tak naprawdę jest nieistotne. Gdyby to było istotne, to byłoby to zapisane w Biblii, więc nie wiemy, co tak naprawdę Jezus pisze. Być może dlatego, że chce pokazać, że on tak naprawdę nie chce brać w tym udział, że on nie chce brać w tej pułapce, w którą oni myślą, że go właśnie złapali. On nie chce brać udział w tej dyskusji, bo on nie przyszedł po to, żeby ludzi potępiać, żeby wyłapywać ich grzechy. On przyszedł po coś innego, żeby tych ludzi, którzy właśnie grzeszą i potrzebują zbawienia, właśnie żeby im pomóc i ich podnieść. I Jezus być może po prostu pokazuje, że on nie chce brać w tej dyskusji, w tej wojnie udziału, ponieważ to nie jest jego miejsce, on nie po to przyszedł. Ale faryzeusze i uczeni nie przestają napierać. I wręcz wymagają odpowiedzi ze strony Jezusa, więc ten wstaje i padają słowa, które zmieniają wszystko. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Nagle wszyscy ci, którzy przyszli oskarżać kobietę, stanęli twarzą w twarz ze swoim własnym grzechem. Tak jest właśnie, że grzech dopada nas, kiedy się tego w ogóle nie spodziewamy. Kobietę złapał w łóżku. Faryzeuszy złapał przed świątynią. Nagle uświadomili sobie, że oni też są winni. Bo stanęli twarzą w twarz samym Bogiem. I chociaż w oczach ludzi byli dobrzy, to w oczach Boga byli grzeszni. I sami też doskonale wiedzieli, że są grzeszni, chociaż próbowali to ukryć przed wszystkimi. Nieważne, jak dobrą mamy reputację, Bóg dobrze zna nasz grzech. I tym jednym zdaniem Jezus odbija piłeczkę i zawstydza wszystkich tych, którzy myśleli, że są lepsi. Nie wiem jak wy, ale ja czasami mam taki obraz, że faryzeusze to byli tacy wredni ludzie, którzy tylko chodzili i chcieli kogoś na czymś przyłapać. To byli tacy ludzie, którzy wszędzie szukali swojej tylko tego, żeby zyskać wszędzie, którzy pod przykrywką religijności chcieli wszystkich wykorzystać, że to byli tacy podstępni ludzie. Ale prawda jest taka, że faryzeusze często byli naprawdę dobrymi ludźmi. Oni naprawdę studiowali Pismo. Oni naprawdę byli hojni. Oni starali się dawać wszystkim przykład. Oni bardzo dużą wagę przykładali do wierności małżeńskiej. Oni nauczali innych. To byli naprawdę moralni ludzie. Ale w tej swojej moralności się pogubili i zapomnieli o tym, co jest najważniejsze. Oni postawili siebie na straży prawa i chcąc tak bardzo jego przestrzegać, byli ślepi na własny grzech, który niekoniecznie był zauważalny przez ludzi, albo oczywisty, tak jak grzech tej kobiety. Oni jako policjanci swojego prawa mieli poważny problem z Jezusem, który ich zdaniem, swoim nauczaniem naginał prawo i chcieli wykorzystać tą kobietę
do tego, żeby złapać Jezusa i zobaczyć, czy znowu nagnie ich prawo. Kiedy przyszli pod tą świątynię, byli przekonani, że ta kobieta jest winna. Byli przekonani, że będą mieli powód i udowodnią, że Jezus jest winny. A odeszli stamtąd zawstydzeni, wiedząc, że oni są winni. Być może jesteś tutaj i możesz się wpisać w tą historię jako faryzeusz. Ja takich strasznych rzeczy nie robię jak inni. Ja dbam o rodzinę, ja żyję moralnie, ja przychodzę regularnie do kościoła, czytam Biblię regularnie, opowiadam swoim dzieciom regularnie historie biblijne. Dziesięcinę swoją regularnie i uczciwie oddaję. Och, gdyby wszyscy żyli tak jak ja, to świat by był piękniejszym miejscem. Tak łatwo jest widzieć grzech wszystkich wokół, a być ślepym na swój własny. A wiesz dobrze, że jeżeli będziesz szczery przed samym sobą i przed Bogiem, to wiesz, że też zgrzeszyłeś. I Jezus w tej historii doskonale widzi grzech tej kobiety. Wszyscy go widzą. Ale On też widzi grzech, którego inni ludzie nie widzą. Widzi grzech ludzi moralnych, tych lepszych. Ludzi, którzy myślą, że są wyżej postawieni i są lepsi od innych. On widzi ten ukryty grzech, którego nikt inny nie widzi. I to sprawia, że ci faryzeusze uczeni w piśmie nie są w niczym lepsi niż ta kobieta. Dlatego też nie są godni, żeby podnieść kamień i rzucić w nią. Tak właśnie robi grzech. On nie segreguje ludzi na złych, gorszych, najgorszych. Nieważne ile i jak kto zgrzeszył, każdego tak samo grzech powalił na kolana i sprawił, że jest winny kary, którą jest śmierć. I jeszcze przed chwilą głównym motywem tej historii był konflikt faryzeuszy z Jezusem. Ale padły te słowa i nagle na scenie zostaje najbardziej dramatyczny motyw historii ludzkości, ponieważ ludzka słabość i grzech spotyka Boże miłosierdzie. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, czy ta kobieta jest winna, czy nie. Jest winna. To nie podstęp faryzeuszy i ją zaprowadziła tam przed tą świątynię. To jej własny okropny grzech sprawił, że straciła całkowitą kontrolę nad swoim życiem i została zawstydzona przed wszystkimi. I po prostu zasłużyła na tą śmierć. Teraz została sama z tym, który ma całkowite prawo podnieść kamień i rzucić, ponieważ nie zgrzeszył, a ona zgrzeszyła. I Jezus podnosi, ale nie kamień, On podnosi ją. I zanim jeszcze ona zdążyła cokolwiek powiedzieć, pokutować, przeprosić, dziękować, cokolwiek, Jezus mówi: skoro nikt Ciebie nie potępił, ja Ciebie też nie potępiam. I dzieje się coś, co Bóg od zawsze chciał robić z człowiekiem, bo Bóg zawsze chciał zamykać grzeszną przeszłość i otwierać nową przyszłość. I to właśnie się w tej chwili dzieje. Kobieta, która była przed chwilą prowadzona, nie wiem, związana czy w kajdankach, czy osaczona przez tych mężczyzn i przez swój własny grzech, przychodzi tutaj i musi się zaraz prawdopodobnie zmierzyć, spojrzeć śmierci w twarz. Teraz nagle jest wolna i ma nowe życie, które dał jej Jezus. Prawda jest taka, że w miejsce tej kobiety mógłby się wpisać każdy z nas. Bo to jest historia każdego z nas. Moglibyśmy tą historię przeczytać i moglibyśmy czytać tak. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili mężczyznę przyłapanego na oszustwie, kobietę przyłapaną na plotkowaniu, mężczyznę przyłapanego na poniżaniu żony, chłopaka złapanego na oglądaniu pornografii, dziewczynę przyłapaną na oszukiwaniu w szkole. Możesz wpisać siebie w tą historię, bo to jest historia o tobie i o mnie.
historia nas, powalonych na kolana przez grzech. Przed świątynią, gdzie z jednej strony są ci, którzy gotowi są rzucać kamieniem, aż przestaniesz oddychać, i z drugiej strony jest ktoś, kto jest gotowy i chce ciebie podnieść i otworzyć nową, inną przyszłość, wolną od grzechu. Tak właśnie, to właśnie zrobił grzech w naszym życiu. On postawił nas w miejscu, gdzie jesteśmy bezbronni, bezradni. Nie możemy sami sobie wybaczyć. Nie możemy często sobie sami z grzechem poradzić. Potrzebujemy przebaczenia. I być może jesteś tutaj dzisiaj, słuchasz tego pierwszy raz albo od jakiegoś czasu słuchasz tego, co jest mówione z tej sceny. A być może już od lat znasz te treści i przeżyłeś to, ale jakoś tak się zdarzyło, że znowu pojawiły się w twoim życiu rzeczy, które cię niszczą. Być może patrzysz na swoje życie i wiesz, że są złe rzeczy, do których ciągle wracasz i nie potrafisz przestać, nie potrafisz powiedzieć nie grzechowi. Być może to jest idealny moment, żeby pozwolić Bogu zamknąć twoją grzeszną przeszłość. Być może to jest idealny moment, żeby pozwolić Mu otworzyć nową przyszłość w twoim życiu. Być może jest to możliwość, żeby pozwolić Bogu, żeby zrobił to samo, co zrobił z tą kobietą. Być może jesteś tutaj dzisiaj i czujesz się po prostu bezradny i czujesz się, że właśnie dzisiaj jesteś na kolanach, bo patrzysz na to, co zrobiłeś wczoraj, w zeszłym tygodniu, ale albo przez ostatnie ileś lat. Patrzysz na to, jak żyłeś i po prostu jesteś bezbronny, bezradny wobec grzechu, na kolanach. Ja wiem, że to jest dobre miejsce, w którym jesteś. Ponieważ kiedy patrzymy na tą historię, uczymy się, że kiedy wstyd za grzech powala cię na kolana, Jezus chce cię podnieść i dać ci kolejną szansę na nowe życie, wolne od grzechu.